300 naleśników mamy zrobić? Oczywiście. Dlatego, dlaczego mojej babci tu nie ma? Zobacz, ja zrobiłem Pawełka przez moment, łysy i tylko uszy odstawały. Ale poczekaj, bo ja muszę oddychać, nie? To weź tak. Karol, szybko, bo czas popracować nad tym. Nie spadł w ogóle mi na coś, coś nie, się... Nie, na sufit się przykleił. Panowie, cisza, teraz ja mówię, najstarszy jestem. Co? Nie strzelać, nie strzelać! I to ja jest słowo, nie strzelać! Jesteś tortem, stop! Należałoby jakoś mądrze zacząć, moi drodzy. Więc zanim was przywitam, powiem coś, co wyczytałem, bo sam tego nie wymyśliłem, ale nie wymyślił też tego Paweł. Ktoś kiedyś bardzo ładnie powiedział, że za 20 lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Módlcie się i wspierajcie nas, żeby w naszym przypadku też tak się stało. Dlatego też specjalnie dla was przeprowadzimy dzisiaj live'a, który będzie obfitował wiele niespodzianek, magicznych ciekawostek. No i będziemy również oczywiście składać cudowną rzecz, na którą wy głosowaliście. Przede wszystkim witamy wszystkich tych, którzy nas oglądają. Oglądają nas na Facebooku, na kanale Kuchni Lidla i na kanale YouTube. Wspierajcie nas? No właśnie o to chodzi. Najważniejsze jest to, że to robimy dla widzów, czyli dla was, więc jeżeli będziecie komentowali, o co was absolutnie prosimy, będziecie rzucali pytania, to my na te pytania odpowiemy. Na wszystkie. Jakie tylko wam przyjdą do głowy, piszcie, bo czekamy na to. Ale spotkaliśmy się tutaj w jednym konkretnym celu. Nie tylko, żeby sobie pokręcić lody, co się dzieje w tym momencie, ale przede wszystkim po to, zabierz karty, dobra, że wywołaliście pewne zadanie. I oto część tego zadania, a Paweł wyjaśni. A więc tak, zrobiliśmy ankietę, co byśmy mieli zrobić na taką super dla nas uroczystość, jaką mamy, 300 tysięcy subskrybentów i daliśmy do wyboru trzy rzeczy, wybraliśmy tort naleśnikowy. Będzie naprawdę duży, będzie zrobiony na tym stelażu, bo tak duża ilość naleśników niestety nie będzie w stanie utrzymać pionu. Y, od ciebie zacznę. Tak? Nowoczesny iluzjonista, polski magik gwiazd, chciałbym, żebyś to wyjaśnił, influencer, youtuber. W skrócie wyjaśnij polski magik gwiazd, to znaczy, że miałem film z Karolem. Wyjaśnijcie, na czym to polega, to dlaczego ta książka powstała? Ktoś nazywa 13 kroków, by stać się magicznym i to jest taka książka, która młodemu człowiekowi, wchodzącemu w życie, ma nakreślić różne wartości, którymi ja się kierowałem w życiu i dzięki którym wydaje mi się, że jestem magiczny. Przeczytałem, moi drodzy, wow, książkę i po 13 krokach się okazało, że nie stanę się magicznym. Ja nawet nie przeczytałem, ale przeszedłem 13 kroków, ale się magicznym też nie stałem. Trzeba się z tym urodzić. Ale to przeczytaj moją książkę, to przynajmniej będziesz śmieszny. Spontanicznie gość wywołał teraz swoje przedstawienie. Martin, moi drodzy, który tak naprawdę napisał książkę, który robi... No właśnie, kim ty bardziej jesteś? Aktorem, reżyserem, filmowcem? Pisarzem. Ja zobaczyłem twoje zdjęcie, które obrazuje twoją radość z życia i mówisz, że przy tym czerpiesz, to były parasolki. Generalnie, wiecie, jeżeli chodzi o radość z życia, ja w ogóle uważam, że nasze życie jest troszeczkę takie zbyt szare, monotonne, zwykłe i ja na przykład bardzo dużo lubię wprowadzać koloru. Uważam, że powinno być kolorowo i to też daje mi jakąś specjalną radość. Zamierzamy zrobić tort, zamierzamy usmażyć 300 naleśników i zamierzamy go przełożyć. Co więcej, zamierzamy dać go gościom do zjedzenia. A jeszcze mogę was zapewnić, że będzie im smakował. Będzie ci smakował ten tort? Powiedz zupełnie szczerze. Dzięki. Mam pytanie, żeby troszkę ogarnąć ten bałagan, więc chciałbym, żebyśmy powiedzieli, moi drodzy, o swojej radości z życia. Obiecaliśmy to widzom, że będziemy dzielić się swoimi spostrzeżeniami. Paweł, Y i Martin. Martin zaczyna. Radość z życia. Kiedy? W jakich sytuacjach? Ty zaczynasz, proszę. Ja odpowiadam już na to pytanie. Ej, dawaj, jeszcze raz. Dobrze, coś innego. Jakby generalnie ja w tej chwili staram się, mówię do tej kamery, staram się czerpać radość z małych rzeczy, bo właśnie życie się składa z takich małych elementów, a jak będziemy zawsze czekać na coś wielkiego w życiu, to się nigdy nie doczekamy i będziemy nieszczęśliwi. Więc moi drodzy, każda najmniejsza głupota nawet jest najfajniejsza. Ostatnio byłem na przykład na laserach, świetna sprawa. Co to znaczy na laserach? Że się strzela do tak, że nie super sprawa jest, no. No dobrze, no to jest konkretna odpowiedź. Y? Ja mam takie... Ja bardzo lubię karty do gry. Czyli jako szukasz kogoś w kartę? Nie. Jak otwieram nowe karty. Stary, jesteśmy winien dwie dychy po programie. Nieprawda. Tak, zakusiłeś mi dwie dychy.
Tak nie było. W każdym razie otwieram sobie właśnie nowe karty i jest takie przyjemne uczucie nowego przedmiotu. To kojarzycie, ktoś może sobie pomyśleć, że jak ściąga tą z telefonu tą naklejkę po raz pierwszy ochronną, to ja mam takie uczucie za każdym razem, jak otwieram kartę codziennie, nie? Zdejmuję sobie folię, potem sobie wyciągam karty i takie nowe jeszcze są i takie... Nie, ty musisz to jest moja radość z życia. Ja podzielam zdanie Martina, który mówi, że z tych małych rzeczy i wydaje mi się, że... To jest mała rzecz. Nie, no ale spotykanie generalnie ludzi, nie? Jak się spotykasz z ludźmi, jak jesteś blisko ludzi, coś, co jest, wydawać by się mogło, że jest oczywistym, to jest ta radość życia, no bo możesz tych ludzi poznawać albo ich kulturę i poznawać ich kunszt. Ja się cieszę, że spotkałem Pawełka, bo nauczył mnie, jak przewracać naleśniki. Wszystko fajnie, pięknie. Zobaczcie, pierwszy naleśnik i wychodzi, tak? Czyli obaliliśmy mit, pierwszy naleśnik wychodzi. Nie, nie mogę, bo zepsuję i potem nie obalimy mitu. No ja rzucę. No nie. Tak, moi drodzy, patrzcie na mistrza kuchni. Kurczę, ja odchodzę. Pierwszy naleśnik podrzucany. Prawie! Ale balansowałem, przepraszam. Czyli nie obaliliśmy mitu. Pierwszy naleśnik nie wychodzi. Paweł, teraz ty. Wszyscy już powiedzieli. Teraz ty. Wszyscy już powiedzieli. Ja muszę tu wspomnieć, Karol, o kampanii, którą prowadzimy w Lidlu, że więcej na radość z życia, gdzie za bardzo dobre produkty, także za bardzo dobre produkty możemy zapłacić mniej i wtedy zostaje nam troszeczkę więcej na tą naszą radość życia. Także zapraszamy, róbcie zakupy naprawdę dobrej jakości i troszeczkę mniej za to zapłacimy. A jeżeli ja bym miał powiedzieć, moja radość życia, to właśnie tu się dzieje, słuchaj. Kuchnia, przyjaciele, dla których można ugotować coś fajnego i później siąść, zjeść. Także naprawdę to jest radość życia. Gdybym nie znał Pawła, zanim włączyły się kamery, to bym mu uwierzył. A propos gadania, czy oglądałeś odcinek, jak Dany był u mnie? Pracuj, chłopaku, pracuj. Nie oglądałeś? Dany dał tobie bardzo fajne zadanie. Zadania są fajne. Zobaczmy to zadanie dla Karola. Karol, weź tablet, obejrzyj zadanie, bo to naprawdę będzie fajne. Ja już mam fan, tak. 3, 2, 1. Obejrzyjcie. Pyk, leci. Aha, to może go po prostu ma powtórzyć. Jesteś gotowy, Karol? Bo to jest troszeczkę też o jedzeniu nawiązanie, tam o kurczaku, bo jest bez glutenu. I dobra, to wierszyk brzmi tak. Appelle figlio di Apollo, fece una palla di pelle di pollo, tutti pesci vero una galla per vedere la palla di pelle di pollo, fatta da pelle figlio di Apollo. Brawo, Karol. Dany, to jest absolutnie do wykonania. Znaczy, wydaje mi się, że tego można się nauczyć. Znaczy, raczej jestem przekonany, że mógłbym się tego nauczyć, ale skoro... Ja tu jestem? Co, a jakie zadanie? Pomożecie? No... Pomożecie? Co trzeba zrobić? Trzeba, żeby mi się tego nauczył szybko. No to zrobimy hipnozę. No. Ja ci to po prostu raz przeczytam i ty po hipnozie już będziesz w stanie to zawsze odtworzyć. Ale muszę odtworzyć sobie jeszcze raz, tak? Czyli najpierw tak, zrobimy tak, że ja cię zahipnozuję, więc zamknij oczy i śpi. I już wiesz, znasz tekst, także możesz śmiało. Wstawaj, Karol. Śmiało. Skoncentruj się i tak jak po prostu czujesz, to mów. Od serca. Czekaj. Dobra, Dany. To dla ciebie. Appelle figlio di Apollo, fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci vennero a galla per vedere... Per vedere la palla di pelle di pollo fatta da Appelle figlio di Apollo. Możecie sobie cofnąć, puścić. Udało się? Udało tak samo się, było? Tak nie samo? Wiem, czy tak samo, ale brzmiało przekonująco. Nie znam hiszpańskiego. Nie, to po włosku było. Challenge będzie polegał na tym, że... O, tu jest wzór. To wy tam sobie coś róbcie, a ja wyjaśnię, czym polega challenge. Tak? To jest wzór naleśnika. W zasadzie jego wielkość i kształt. Ta średnica tego naczynka. Sprawdzimy, który z nas, czy ja, czy Paweł, czy Y, czy Martin, zrobimy najlepszego i najbardziej zbliżonego ideału naleśniczka, więc teraz jedziemy. Dasz mi? Najważniejsze, to odmierzyć odpowiednią ilość ciasta. Już na tym etapie. Nie wygram, kurde. Jakiś challenge? Leci. Równego naleśnika musimy zrobić. To wcale nie jest takie proste. A równego? Ale.
Ja nie umiem zrobić w ogóle naleśnika, to może być ładnego. A może być pieska robiłeś? Koteczek? Może być koteczek? Słuchajcie, no nie ma równych. A właśnie, zmieniam zasady. Kto zrobi najfajniejsze, najsympatyczniejsze zwierzątko z ciasta naleśnikowe? Nie. Do tego kształtu, tak? Prawo nie działa wstecz. Lex retrononagit. Widzicie? Kurczę. Zna się łacinę, się zna. Możeś poleciał. Ale ja myślę, że my będziemy to formować. Nie widać, co? Nie będziemy. No, sprawdzimy tylko, czy jest zbliżony do formy, do idealnego kształtu, nie? No to na tym polega. Dobra, ja już zrobiłem, nie zmieniam, trudno. Trudno. To co, to ma być okrągły, tak? No, ale nie, na jednej patelni robimy, ej, żeby było sprawiedliwie. No dobrze, no. Ty myślisz, że... Dawaj. I co, do tego kształtu, się, tak. Możesz sobie przymierzyć. Zobaczymy. Weź pokazuj. Jestem, założę się, że z wami wygram. Nie ma jakąś... Kurczę. Magię. Poleciało. A takie polaszki zrobiliśmy, co blaszki, kibicuję mu źle. A mogę jeszcze raz? Nie. Ale każdy będzie mógł jeszcze raz. A ja zrobiłem, zobacz, ja zrobiłem Pawełka przez moment, łysy i tylko uszy odstawały. Pierwszy raz jestem na nagraniu, taki ktoś jest bardziej samokrytyczny niż Martin Stankiewicz. Co nie ma. Dobrze. Moi drodzy, delikatną tutaj bierzemy bardzo małą ilość. Bardzo małą ilość. I delikatnie, lekkim takim kropkami. Zaokrąglonym ruchem, żeby wyszło. Moi drodzy, to co się tutaj dzieje, to jest magia. Magia S. Pędzący królik. Jestem prawie przy tej formie. Prawie. Włochy. Bo po włosku dzisiaj mówiłeś. Tak, no bardzo ładnie. Ty, no but, jest wszystko git. Sycylia, tylko Sycylia dorp. Czekaj, czyli ten był Pawła. Może ja jednak spróbujmy jeszcze raz. Paweł. Co? Jest zadanie dla ciebie, poczekaj, które się... Poczekaj, teraz się tu jara, wy stoicie, gadacie, a tu widzisz. Będzie zadanie dla ciebie, pojawiło się od społeczności. Jeden robi, a reszta stoi. Martin. Tak. Patrzcie, pan Paweł ma usmażyć naleśniki z zamkniętymi oczami. Pan Paweł. Czyli ty. Kto to napisał? Poczekaj. Nieważne kto, jak zdasz, to ci powiem. Nie wiem, czy tam radę ci tu zapięć, ale to jak pan, to musisz być, wiesz. Aha, kurczę, krawata. Paweł, dasz radę? Pożycz muszki. Dasz radę, czy nie? Dobra. Nie no, spróbuję z wyzwaniem. Ale żeby nie zawiążcie mi oczy. Nie, zawiąż mu ścierką. Tak, bo tu jest... Ale ty jesteś, wiesz co, chcesz, żeby... Ona jest brudna. Możesz sobie poustawiać rzeczy tak, jak chcesz, żeby się nie poparzył. My będziemy pilnować. Musimy jakoś ten. Uwaga, pierwszy raz w tym programie. Pawłowi się coś nie uda. Panu Pawłowi. Przepraszam, panu Pawłowi. Panu Pawłowi się coś Panie nie uda. Panie Pawle, czy już możemy? Tak, bardzo proszę. A nie, bo ona jest przezroczysta, czekaj jeszcze. Nie, zawiąż mu tak, wiesz, na super. Nie zawiąże się, bo to jest za mało. Jemu się włosy nie zaplączą w tą ścierkę. No właśnie. Patrz, ale poczekaj, bo ja muszę oddychać, nie? To wiesz, tak. No dobra, ale nie podglądaj pod... Bo jestem naprawdę ciekaw. Ale... Dobra, trzymam, nie ma szans. Słuchaj. Martin, ale weź mi chociaż po kolędrę mu podaj. Paweł, Joanna, która zadała to zadanie i zadała pytanie, niecierpliwi się. Dobra, słuchajcie. Bez presji. Bez presji, absolutnie. Patelnia jest 30 cm w prawo. Może... Ile wziąłem tego ciasta na ten? Mało. Dużo. Za mało. Masz pół chochla. Dobra, cała chochla, nie słuchaj ich, bo ci oszukują. Nie, wylewa się w lewo, prawo. Poziom, trzymaj. Nie, poziom. W lewo, prawo. Prawo. Dobrze. Do przodu, do góry. A może dolać coś muszę, co? Nawet z zamkniętymi oczami on jest lepszy ode mnie. Jeszcze, ale no, nie, no o tyle, no, nie ten środek, prawo. Dobra, już postaw, tutaj, Pawełku, tutaj? To jest pierwszy naleśnik z dziurką. Panie Pawełku. O nie, zalał dziurkę. Dobra. Ale powiedz, ale jeszcze będziesz płomień. Jest okay. Płomień ci podpowiemy. Dobra. Trzymasz płomień, zabieram łyżkę. Dobra. I teraz zadanie będzie polegało też na przerzuceniu. Ja ci go poruszę tak, ale żeby on był luźny, dobra? Nie. I będziesz musiał trafić tylko na patelnię. Poczekaj, na razie jeszcze chwila. Tylko tak, żeby się rączka nie zagrzała, bo... Dobra, nie bój się. To jest... Ale to już wy już... Co wy już? No wy musicie... Nic nie musimy, nie będziesz nam rozkazywał. Pilotować, czy on jest u tego, bo ja tego nie widzę, ale myślę, tak, że już powinien być. No to poczekaj, bo ja ci podważę, zostaw, jeszcze chwila. Musi być wypieczony. Ale żebyś się nie zjarał. Sam jakby bez... No właśnie, Paweł, powiedz kiedy. Tu dotknij, w prawo. Dobra, ja bym już zrobił, ja już bym chyba zrobił. Tak? No czekaj, to ja ci go poruszę. Podważę ci, żebyś ten... Podważę ci, poczekaj. Mocniej podważ też. No już tak, żeby miał elegancko, dobra? No dobra, to już na 100%. Dobra. Lata luźno. Śmiało.
Na 3-4. No, uwaga, 3. Dawaj. Nie, no dotykaj, bo gorący, Paweł. Ale ty, Karol, coś tu, coś no tu dawaj, nie jest. Dawaj, dawaj, do góry. Nie ma tu właśnie nic, ty. No kurde, nie oszukamy go, nie. Masz swojego naleśniczka. Dobra, sprawdzimy prawdziwie, no. 3-4. O nie. Nie. Przecież to słychać. No jedź. No dobra, jedź. Karol, szybko, bo czas. Popracować nad tym. Nie spadł w ogóle mi na coś, coś nie, się... na sufit się przyklej. Dobra, przewróć. Jedziemy. Spróbujemy. No, 3-4. Zrobił. Yes! Zrobił. Brawo. Zrobił. Ale wiecie, jakie to jest głupie uczucie? Nie, to nie jest fajne. Ale miałeś takie uczucie, że on zniknął? Nie, bo lekko mi się ten, wiesz, nie spadło się, nic, nie? Nie da się takiego szefa oszukać. Kto mi to napisał? Kto mi to pisał? Joanna. Joanna, bardzo cię pozdrawiam. Proszę. Panie Karolu, proszę tutaj do nas. Ja uwielbiam też oglądać zawsze, jak Y robi magię i co? I zawsze... I zawsze jesteś taki, po prostu jesteś najlepszym widzem, nie? Tylko no, próbujesz mnie przyłapać na każdym kroku. A to chodzi o zabawę, moi drodzy, a nie o to, żeby próbować no przyłapać. Nie, no proszę, Karol, stań tutaj, słuchajcie, jesteśmy tutaj w kuchni. Mogę coś powiedzieć? Proszę. Jak zrobisz mi to samo, co zrobiłeś, jak byłeś u mnie w programie. To było nudne. Nie, to nie było nudne. Oszukałeś mnie, upokorzyłeś, jesteś wcielonym diabłem. Ja nie wiem, po kto jest gorszy. I zakosiłeś mi dwie stówy, dwie dychy. Nieprawda. Karol czy Martin jest gorszy, jeśli chodzi o magię. Paweł, jeszcze nie pokazywałem tobie nic i mam nadzieję, że nie będziesz tak jak oni, tylko powiesz, wow, fajne, spoko. Mów co chcesz. Proszę. Słuchajcie, mam tutaj specjalną torebkę. Ale nie będziemy jej przebijać. Kiedyś widziałem. Ja już to kiedyś widziałem, nie? Nie, panowie, no pracujecie dłońmi, ja to szanuję, to jest coś innego. Tutaj jest moja ogromna radość życia. O, może taka... nikt tego nie podzieli, ale ja to bardzo lubię. Taka malutka. Chcecie... malutka. Chcecie odgadnąć, co to jest? To jest zabawka. Mogę zajrzeć do środka? Można, nie, no. Ptaszek na wodę. To by nie było odgadywanie. Możecie pisać w komentarzach. Samochodzi. Ja to bardzo lubię. Bardzo dużo jest tego na moim kanale. Ale to nie są karty. To nie są karty. To nie są karty? Nie. To bardzo dużo. Telefon. Też, ale. Pokrowiec na telefon. Nie. Dobra, podpowiem wam, to jest najbardziej popularna zabawka na świecie. Jojo. Wiem. Ja kiedyś grałem na tym w zespole, jak byłem w podstawówce. Ptaszek na wodę. Nie jojo. Kostka Rubika. Trafiony, zatopiony. Kosteczka Rubika. Dlatego w nagrodę możesz ją pomieszać. Śmiało. I teraz, moi drodzy, pomieszaj ją tak, w ten sposób, pomieszaj ją też za plecami. Możesz pomieszać też za plecami i teraz ja ją ułożę za pomocą sił umysłu, patrz. Ja wiem, co zrobisz. Wsadzisz do worka, wyjmiesz drugi. Patrz. Biorę. Mogę? Wkładam. Pstrykam. Ułożona. Możesz sprawdzić, czy z każdej strony. Pokaż widzom. Nic w torbie. Pawełku, jesteś... wow, ale... Dobra, jesteście wszyscy inteligentnymi ludźmi, jest druga. Słuchajcie, no dobra, to zróbmy coś innego, skoro mnie przyłapaliście. Ale on tak zawsze robi, że niby przyłapaliśmy go, a teraz dopiero nas upokorzy, teraz wszystkich będziecie płakali. Teraz moim zadaniem, widać kostki? Moim zadaniem będzie ułożyć... Ej, to jest burak mój. Ułożyć tą kostkę, uwaga, panowie, spróbuję to zrobić poniżej 10 sekund, dobra? Odliczajcie, od 10 w dół, okej? Trzy, mamy stoper tam. Cztery... Bez stopera odliczanie jest trochę dłużej. 10, 9... Nie, ale trzy, cztery. 3, 4... 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ale to jest znowu to, on zawsze tak nie robi. Nie, bo myślicie, że ja zrobię to łatwe rozwiązanie, co dużo osób w internecie tam tutorial tak nie udało się. Zobacz. Zobacz, Paweł, twój układ. Nie, no, jestem z jednej strony się... Jestem pod... Poczekaj. Nie, z drugiej. No, co za ziomek. Z trzeciej. No, nie wierzę, no. No, szacun. Czwartej, szacun. Piątej, szacun. Szóstej. Szacun. Dziękuję. Dziękuję. Upokorzy. Jest dobry, jest niby dobry. Odgadliście, bo jesteście inteligentni, a teraz zgadnijcie, jak to zrobiłem. Patrz. Teraz patrz, zrobimy tak. Diabeł. Chcielibyście zobaczyć ułożoną kostkę? Zrobimy tak. No ja już nie... Karol, spokojnie, nie nerwuj się. Chodź, Karol, pojechaj. Za mało namieszałem. Patrz. Chcecie zrobić tak. Podrzucić. I jeden ruch. Ułożona. Dobra, Poczekaj. Jeszcze raz nie ma jakichś sprężyn. Zawsze ludzie mówią, że są jakieś sprężyny, więc możesz sprawdzić. Ale właśnie, dam wam je na pamiątkę. Słuchajcie, jeżeli pomieszamy kostkę, no nie? I ja to zrobię, to nie jest imponujące. No. Ale... To ktoś inny to zrobi. Karol, stań tutaj. W tym miejscu. Jesteś już mi winny dwie dychy. Wiem, spokojnie.
teraz tylko godność ci zabiorę. Nie, żartuję. Jeżeli będziesz ze mną współpracować, to ty będziesz magikiem. To będzie niesamowite. Tak, Martin, stań przodem tutaj. Magicznych 13 kroków. Patrząc w kamerę. Karol, poproszę cię, żebyś za chwilę wziął kostkę i przekładał ją w ten sposób, okej? Okay? Jeszcze nie, bo zrobisz to za plecami, dobrze? Dobra. W ten sposób, dokładnie, okej? Okay? Rozumiesz mnie, tak? No. Za swoimi plecami. Za swoimi plecami. Czyli wokół własnej osi, tak? Mhm, przekładaj dokładnie tak, jak ci pokazałem. Tak. Idealnie, perfekcyjnie, ale jeszcze zanim to, no, pozwól, że pokażę widzom, no, mieszane. Zgadza się? Jeszcze mogę domieszać, jeżeli chcesz. Ja chcę zamieszać. Patrz. No dobra. Patrz uważnie, ja położę twoje plecy, tak żebyś nie upuścił kostki. Patrz, że nie podkłada kostki. Patrz. Nie, nie, patrz, trzymaj. I jakbyś mógł robić ruchy dokładnie w ten sposób. Tak? Mhm. I wszystko jest w twojej kontroli, więc gdy będziesz chciał, po prostu przestań. No, już. Tak? Zamknij oczy. Wyciągnij ręce przed siebie z kostką. Zrobisz? Nie, nie, wyciągnij jestem ręce z kostką przed siebie. Szacunek się należy. Wyciągnij, człowieku, wyciągnij, jestem dużo wyciągnij starszy. Kostkę przed siebie, nie otwieraj oczu. Otwórz, no i... otwórz oczy, spójrz na kostkę. Ty dobry jesteś, nie? Dwie dychy albo się nie lubimy więcej. Nie lubimy się, tak? Nie możesz tego robić mi, bo to jest nieładne. Ale ja nie mogłeś sobie wybrać młodszego. Nie, ale mi jest przykro, bo wy umiecie smażyć, on umie robić magię, a co ja umiem robić? No. Mówią, że jesteś śmieszny. Mamy tu od Milenki, Karolinki, Soni, Marcela. Karol, zaśpiewaj! No, Karol, tak, bądź człowiekiem! Hit, zaśpiewaj to, swój co hit. Śpiewasz w przygotowaniu, no. No tak, nie robisz chyba tego. Karol, proszę. Nie jesteście na to gotowi, nie jestem ja na to gotowy. Ja ci zrobię chórki. Chyba, że zrobimy to w duecie. Nie jestem gotowy, mam 104. Ale co, Fila? No, tak. Może nie róbmy, może co? Nie róbmy, co? No. Nie, to wiecie co, my się przygotujemy. Na 500 000 subskrypcji będzie live i zrobimy wtedy śpiewanie razem, Fila. To jest dobre rozwiązanie. Z nas się można... Rzucamy wam wyzwanie. Szerujcie, publikujcie, gdzie tylko możecie. Jeżeli zdobędziemy... 500 000 subskrypcji. To zaśpiewamy dzisiaj jeszcze, tak? Nie dzisiaj. Nie. Forever. Forever. Nie ogarnia YouTube'a. 500 000 jak będzie, dzisiaj zaśpiewamy. Trik. Dawaj jeszcze jeden trik. Słuchajcie, dla mnie gotowanie też jest jak magia, bo bierzesz składniki, które nie mają, wiecie, nie mają sensu osobno. Robisz czary mary, kilka zaklęć, kilka ruchów. Do czegoś specjalnie nawiązujesz? Nie. Zrobimy coś bardzo, bardzo prostego. Mój farsz jest dobry. Bardzo prostego. Paweł, weź jedną kartę, którą chcesz. Chcesz zmienić? Ja on już tam, zawsze, ale... on nie tam. Na tą płytą. Pokaż widzom, ja nie będę podglądał. Ja też to zobaczę. Albo w zasadzie, wiecie co? Nie podglądaj, nie. Mogę zobaczyć, bo to nie o to chodzi. Bo, o, Astref, świetny wybór, odczytałem ją, żartuję. Zrobimy tak, mamy jedną kamerę na zbliżenie, żebyśmy mogli, chodźcie, żeby nie było, bo to ten. I teraz bez cięć, reżyserka, bez cięć. Teraz nas wszystkich oszuka. Masz się. To jest jedną, magia. Żeby przykryć, okej, okay, ale jeszcze nie. Weźmiemy asa, położę asa na twojej dłoni i przykryj w ten sposób, perfekcyjnie. Trzymaj. I ja wezmę kolejną kartę, damę, patrz uważnie. Już się czuję oszukany. Patrz. Nie, to nie bierzesz chodzi, damę. To jest magia, Paweł. Aha. Zobacz. Pyk. Ja mam asa. No nie, zobacz, co ty masz. Nie, ale śmiało, zobacz. Ale to nie. Nie, dobra, słuchaj, to jest magia. To jest magia. Patrz, no, ale... zobacz. Wyciągnij dłoń na pasko. Wyciągnij tak jak wtedy, dokładnie prawą. Dobra. Przykryj asa drugą ręką. Patrz, to działa w ten sposób. Bierzesz damę, potrząsasz w ten sposób i ona się zmienia po prostu w asa. Aha, no, ale jak sobie potrząsam? A ty masz damę. To jest magia. Mogę wam powiedzieć, że to jest magia, ja tego nie ogarniam. Słuchajcie. No dobra, to ostatnia rzecz, słuchajcie. Ostatnia rzecz. Tak, ostatnia rzecz. Weź jedną kartę, na której będziesz mógł miał białe miejsce, żeby się podpisać. Ostatnia rzecz. Jak wybierzesz asa, to znaczy, że masz duże ego, bo chcesz moc, duży podpis. Nie, nie ma znaczenia. Wiecie co, ja chyba zacznę. Ale ja chyba zacznę. Nie mieć miejsce. Przy żadnym nie mam miejsca. Nie, jest dużo białego miejsca na przykład na asie. Możesz wziąć asa. Ale ja nie chcę wziąć asa. To weź co chcesz. Wezmę. Dobra. Nie wiem, czekaj to, no. Dobra, pokaż wszystkim. I tylko u nas na live jest swego rodzaju pojedynek pomiędzy dwoma youtuberami, moi drodzy. No, zobaczcie. Nie. Ja ci dam pisak, tak żebym mnie nie widział, obrócę się. Nie. Chciałbym, żebyś... On mnie kiedyś przerobił. Nie, podpisz. Podpiszę. Podpisz całe na środku. Co za gość. Śmiało. Martin, nie daj się. Napisz jakiś wierszyk, cokolwiek. Dobra, ja mogę widzieć w zasadzie, albo nie lepiej. Pochuchaj, żeby nie zeszło. I teraz... Był Karol, był Paweł. Był Martin. Słuchaj, Martin. Chciałbym, żebyś... umiesz stosować karty, czy nie? Nie. No dobra. Kolejna rzecz, którą słuchajcie, miałem ale mogę ci pokazać, jak oszukiwać, że umiesz super tasować karty. Jeżeli weźmiesz kartę, wyciągnij dłonie w ten sposób. Zaciśnij dłoń dookoła kart.
Widzicie kartę, tak? Weź za plecy, tak żeby nikt nie widział, żeby kamery też nie widziały. I teraz przełóż karty. Umiesz przełożyć karty, tylko nie możesz ich rozrzucić, ok? Trzymaj cały czas za plecami. I teraz jakbyś udawał, że robisz coś super, to my po prostu ci wierzymy, bo cię lubimy, że postasowałeś super. Trzymaj cały czas je za plecami. Gdy skończysz tasować, przestań. I za chwilę wiesz, co się stanie? Nagramy twoją minę, jak wyjmiesz kartę. Jest bez tego, bez ciebie. Nie, słuchaj. Za chwilę wszystkie karty znikną poza twoją kartą. Gotowy? Uwaga. No. Bum. Już. Zniknęły. Wszystkie karty są przezroczyste poza jedną kartą. Jak ja nie lubię, jak on mi to robi zawsze, no. Dobra, panowie. Co to jest? Pamiętajcie, najważniejsze, ja tutaj coś powiem do kamery. Proszę zbliżenie na moją twarz. Proszę zbliżenie na moją twarz, tak? Zbliżenie na moją twarz. Gdzie tu jest zbliżenie na moją twarz? Poproszę. Słuchajcie, w życiu najważniejsze nie są pieniądze, subskrypcje. Followersi na Instagramie. Proszę, teraz gościa mi Tylko najważniejsze w życiu, poczekaj, tylko skończę mój monolog. Najważniejsze jest to, żeby mieć pasję. Ktoś ci powiedział, radość z życia. Pasja daje, gwarantuje wam zawsze ogromną radość z życia. Więc pierwsze, co spróbujcie znaleźć, to spróbujcie znaleźć pasję. Jak już będziecie mieli pasję, to jest proste. Najlepiej by było, jakby to była też wasza praca przy okazji. To by było super, no nie? A jak nie, to też będzie dobrze, bo to też fajne hobby, pasja. Za moment pojawi się gość, wywoływany tutaj wielokrotnie. Gość jakże zacny. I zanim się pojawi, a pojawi się w specyficzny sposób, bo znowu udowodnimy, że magia istnieje. Pochodzi z Włocławka, mieszka w Warszawie, a obecnie studiuje ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim. Uwaga, panowie! To kobieta, ale kobieta renesansu. A ty jeszcze nie mów kto. Nie mówię. Gra na gitarze, pianinie. Zgadujcie. Śpiewa. I teraz. Jeden z ulubionych cytatów. Nie obawiam się kogoś, kto trenuje 100 tysięcy kopnięć, ale tego, który 100 tysięcy razy trenował jedno kopnięcie. To powiedział Bruce Lee. I mam wrażenie, że jeżeli ona kogoś dzisiaj kopnie, to mocno. Więc panowie się muszą obawiać. A ponieważ panowie będą teraz uprawiali magię, to mam nadzieję, że za moment dowiemy się, kto to jest. Proszę bardzo. Słucham. Proszę teraz w tej chwili cwaniaku... Cwaniaku. No dobra, ale... Zaraz. Pobili się na wizji. Proszę. Dobra, ale co mam zrobić? No. Masz pojawić gościa. Masz w tej chwili się... Potrzebuję jakąś zasłonę. Chcę się mieć zasłonę, taki... zasłonę. Zaraz coś ogarnę. A to nie zrywaj tych firanek. Bla, bla, bla. Co my tu mamy? Mam. No może być, no. Patrz, ty. Widzisz? Czuję nam to ją po tym zawieść. Mógłbym być twoim asystentem. A, chodź tutaj. Z prawej, z lewej, gdzie chcesz. No. Nie ma znaczenia. Dobrze. Tutaj, moi drodzy, zobaczcie, nie ma gościa w tym materiale. Proszę, no. Cwaniak. Chodź tutaj, pomóż mi. Tutaj, stań tutaj po tej stronie. Okay. Ja tutaj zrobię tak. Chodź tutaj, Martin. Tutaj złap z jedną ręką. Perfekcyjnie, dobrze. Dobrze, moi drodzy. No i tak, mamy szeroki kart, żeby nie było. Ktoś może wam pomóc? Nie. No. No, rób. No i co, no? I na 3-4. No. 3-4. Bum. I to jeszcze w trakcie robienia Instagrama? Wow. Tak. A co wy się tak patrzycie? Czemu nie robimy? Czy my przypadkiem nie mamy tutaj jakiegoś deadline'u? Nie musimy Nadia. Tak zrobić wszyscy na leśniku. Fajnie, że wpadłaś. Brawo, fajnie, że wpadłaś, słuchaj. Nadia. Oglądałaś naszego live'a na żywo? Co za ziomy? Nie, wiecie, ja tak akurat sobie gdzieś szłam i nagle wpadłam. Jak on to zrobił, słuchaj, bo mamy trochę pracy. Magicznie widzę ze swoich sztuczek. Słuchaj, ja myślę, że mogę, że będę na ciebie będę mógł liczyć, bo na chłopaków nie ma co. Robiłaś kiedyś torty? Robiłaś torty kiedyś? Jadłam torty. Jeśli to wystarczy, dobra, to myślę, że mamy wygrać. Myślę, że tak, bo dostaliśmy... To jest kopelek? Nie, to jest kolenda. Kolenda. Jest na moim To jest od Kalora. Nadia! Oderwij się od tych dżentelmenów, podejdź do mnie, do prostego, zwykłego kucharza, ponieważ chciałbym cię właściwie przedstawić, bo to, że oni cię wyczarowali, to jedno. Ale... Tak. Kobietą renesansu przed chwilą cię przedstawiłem jako kobietę renesansu i chyba się to zgadza, bo uwaga, mam tutaj zanotowane, że słuchasz m.in. Pink Floydów, The Doors, The Beatles, mając niewiele wiosen, nie będę kobiet tutaj weryfikował przez pryzmat wiosenek, ale niewiele, to się rzadko dzisiaj zdarza. Skąd to zamiłowanie? Po prostu wcześniej rozmawialiście o tej radości z życia. Tak. I tak sobie myślałam, co ja bym odpowiedziała na to pytanie i myślę, że nie zabrzmiałoby to zbyt inteligentnie, jeśli powiem, że dla mnie wszystko jest, ze wszystkiego czerpię radość z życia. Ale najbardziej? Tak, absolutnie wszystkiego. Myślę, że najbardiej muzyka, pasja, filmy. Podprowadzę cię, dobrze. To jest jasne, ale to jest takie, wiesz, bardzo ogólnikowe. Tak? Jakbyś miała wybrać, spotkam na bezludnej wyspie Martina, Y. Małeckiego czy Okrasę, to co by ci sprawiło największą radość z życia? O kurde.
A ja znam bardzo dużo magii. A ja potrafię gotować, nie zginiesz z głodu. O nie, no to... Myślę, że ciebie, bo nie dosyć, że to masz prawda. Dużą wiedzę, duże doświadczenie, jesteś najstarszy, to jeszcze masz bardzo przyjemny głos. Ale ja ciebie lubię. Ja ciebie lubię. Ale nie zdążyłam skończyć. I masz tak. Bardzo przyjemny głos, którego mogłabym słuchać bez końca. Trzymajmy się tego, staruszku. Możemy to jakoś zmontować. Pytanie, które ja postanowiłem przemodelować. Unlucky Avaron pyta... Pyta w zasadzie mnie, jaka była moja największa kulinarna wpadka, ale chciałbym, żebyśmy odpowiedzieli na to pytanie wszyscy. Wy jako youtuberzy, nasz kochany magik, czy zdarzały się takie sytuacje, które... Ja też jestem youtuberem, no, no to też, no jej, ale jesteś w pewnej grupie zawodowej, nazwijmy to, dobra? Tak to ustalmy. Czy jakaś... Ja wam powiem, największa kulinarna wpadka to rzeczywiście... To zbiorowa wpadka, jak robiliśmy program. Tak, na pewno zbiorowa, a jak swoje byś na pewno. Dobra, moja. Nie, no nie, moja nie mogła być, ale a to kto był szefem kuchni? Gdzie? Nie, ale to było w programie, więc tam nie było szefa kuchni. I co się stało? No i się stało tak, że ponieważ osoba, która mi pomaga w programie, bo jest taka osoba i to trzeba jasno powiedzieć, robiliśmy rosół z gołębia, więc rosół z gołębia był z kardamonem na modłę staropolską. Nie, krzyw się tak, był bardzo dobry. Znaczy, powinien być bardzo dobry, ponieważ dobry na końcu nie był. No i widzisz, tam się chwilę szkliłem. Okazało się, że kardamon zaczyna się na tę samą literę, co kurkuma. I ta osoba, mogę powiedzieć jasno, że jest to moja kochana siostra, jedna z dwóch kochanych sióstr, która usłyszała na moją prośbę wyraźnie, żeby doprawiła mocy, dodała więcej kardamonu, dodała więcej oczywiście kurkumy. I co, żółty się zrobił? Znaczy nie, on się nie zrobił żółty, on się zrobił taki, tobie by się podobał, bo ty lubisz takie kolory, nie? Taki jak banan, mniej więcej. Rosół z gołębia, który naturalnie jest bardzo ciemny i oczywiście musieliśmy to o tym powiedzieć, nie nadawał się do jedzenia. Kurkuma jest dobra, ale rosół z gołębia z kurkumu nie nadaje się do jedzenia. Paweł? Ja często mówię o tej wpadce. Słuchajcie, kiedyś miałem zlecenie zrobić na bardzo ważną imprezę tort. I tort miał być w kształcie rakiety. Ja naprawdę straciłem bardzo dużo czasu. Robiłem rakietę, tych kosmonautów, lepiłem te figurki. Naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu spędziłem na robieniu tego tortu. A później okazało się, jak zawieźliśmy tort na imprezę, że to było otwarcie kortów tenisowych i to miał być tort w kształcie rakiety tenisowej. Także to było... Niestety, moje wielka wpadka. Witamy serdecznie nowych, przypominamy, co się tutaj dzieje, bo może z opisu i z samego tytułu nie wynika. Robimy właśnie tort z 300 naleśników, każde piętro ma inny smak i świętujemy 300 tysięcy subskrybentów. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy tyle miały, dlatego kochani, gratuluję, zazdroszczę. Nie, ale wiesz co, my się umówiliśmy, ale my się umówiliśmy, że jeżeli będzie tutaj 500 tysięcy, to zgodnie z waszą wolą my będziemy śpiewać z Y-kiem, tak? Tak. Stoi? Tak, ale jest coś tam... Ja mogę śpiewać, to będzie 400 tysięcy. Ej, no co to za licytacja? To nie tak nie działa. Dobra, no. Ale my przyjmujemy zakładziki. Wyglądamy, rozumiesz? Jak Phil. Równo. Znaczy jest mu równo, dobra. No, warto zostać do końca, bo zobaczycie, jak masa ludzi, bo tutaj nie jesteśmy tylko my, ale cała ekipa i wszyscy jesteśmy głodni, bo oczywiście już jest pora kolacji. Kolacji? Źle zaakcentowałem. I my będziemy to konsumować. W jaki sposób? Ile macie to się okaże. To chyba jest największe wyzwanie. Proszę państwa, na przyniosłam ostatnią, najważniejszą część. Tak. Nieważne, kto zaczął, ważne, kto skończył, tak? Nadia? Tak, no ja wam wybrałam. Ja sądzę, że jak puścisz to po nałożeniu, to się przewróci. W związku z tym, że Martin stał się częścią tego tortu, to pozwolę sobie, Martin, cię udekorować. Poczekaj. I jak na końcu daj rękę i trzymaj, nie będziemy wbijać w tort, będziesz częścią tortu. O. Czy my to czymś polejemy, żeby to spływały takie proszę mnie całego polać śmietan. To, ktoś ma śmietanę tam na backstage'u? Tego. Polać proszę mnie całego śmietaną. Wbijamy? Nie wbijamy. Zobaczcie, będzie fajnie. Ale ty dalej cały czas jesteś częścią tortu. Dobrze. Przepraszam, to nie jest agrest. Co to jest? Proszę panowie, to nie jest agres, to halo! Halo, to miał być agres! To jest agres. Dobra, słuchajcie, musimy podsumować to, co zrobiliśmy i zrobi to pewnie najlepiej Y. No i tak złożyły się rączki. Ale nie, moi drodzy, w życiu są takie chwile, które wymagają konsekwencji ciężkiej pracy, ale są też momenty radości.
Momenty radości, w której ciężką pracą, krok po kroku, w naszym wypadku naleśnik po naleśniku, i wam życzę tego, żebyście zawsze pracowali naleśnik po naleśniku, doszliśmy do poziomu 300 naleśników w przeciągu dosłownie paru godzin. 307, liczyłem. 307. Co? Jest strzelać, jest strzelać! I to jest sobie strzelać. Ty jesteś tortem, sorry. Nie ruszaj tortu. Prawie bym go wywalił przez was. Brawo. Co? No to udało się? Chyba tutaj musicie wejść, nie? 300 tysięcy subskrybentów i czekamy na więcej. Pamiętajcie, że będziemy... Chodź, musimy iść do przodu. Tak. Pamiętajcie, że czekamy na więcej, bo jak będzie 500 tysięcy, to będziemy śpiewać. A przy 400 zaśpiewam z Nadią. A może pobijemy rekord Guinnessa w tym torcie, który wynosi 510? Chodź, wszystko to zrobimy dla was, bo też dzięki wam ten kanał ma sens. Jeżeli go subskrybujecie, to... Muszę zrobić koniecznie zdjęcie. Zdjęcie. Niech pan Paweł trzyma, ja zrobię zdjęcie. Panie Pawle? No właśnie, trzeba pokazać ekipę. Pięknie. Więc moi drodzy, teraz sukces wielu ojców ma i to wszyscy ojcowie tego sukcesu. Przerwamy. I to, co jest najważniejsze w kuchni Lidla. To wygląda i to teraz smakuje. Łapeczki w górę dla wszystkich, którzy tutaj pracowali. Proszę, panie Pawle, tutaj dołączcie do nas. Jest cała fajna ekipa. Szkoda, to już wyklaskać. Brawo. I teraz właśnie odpowiem na pytanie, jak to kroimy. Jak to kroimy, moi drodzy? Ja macham. Z radości. Panie Pawle, pan proszę Paweł pokroić. Pan Paweł pokazuje, jak to się robi. Ale trzymaj, żeby się nie rozwaliło. A, to Marcin. Dobra, Marcin. Ja potrzymam talerz. Żeby... Paweł, od dołu, od dołu jedź. Od dołu? Dobra. Jedź od dołu, Paweł. Polecę od dołu. Kto ma ochotę na torcik? A może pokażemy widzom, ja bym bardzo chciał ten bez buraczku. Może warto jednak odwrócić teraz uwagę i podziękujemy wszystkim tym, którzy przez cały czas, przez te cztery wejścia byli z nami, komentowali. Dziękujemy za pytania. Jeżeli nie odpowiedzieliśmy na jakieś pytania, to przepraszamy, no ale nie dało się na wszystkie. Odpowiemy w kolejnym live. Zostawcie pod komentarze tam pod innymi filmami, to wtedy ktoś miał szansę, na przykład możecie wyzwania, pisać dla Karola, żeby nagrał klip na YouTube'a. Poniedziałki, środy, piątki na kanale Kuchni Lidla. Zawsze możemy się spotkać i zobaczycie kolejne potrawy, więc do zobaczenia niedługo. Konfetti w torcie. To nic, ona jest ekologiczna. A tak wygląda porcja, to nie wygląda źle. Zobacz. Moi drodzy, bo wy myślicie, że tutaj jedzą z konfetti. Konfetti jest jadalne. Proszę, proszę zobaczyć. To jest twój, trzymaj. Proszę, jem konfetti, to jest jadalne. Poczekaj. Mam drugie danie trzymajcie dla ciebie. Nie mam. Trzymajcie. Masz drugie danie. Dobra. Dziękuję. Do zobaczenia niebawem. Wszyscy żegnamy się. Tak, ja myślałem, że będą wszyscy oglądać teraz przez pół godziny, jak konsumujemy. Ale oni chcą zobaczyć, jak to się przewróci. Po jednym zdaniu. Y. Bardzo dziękuję wszystkim, bardzo było miło. Trzymajcie się, kibicujcie tutaj nam. Będziemy teraz to jeść i będzie wszystko na Instagramie. Dziękujemy bardzo. Nadia? Wyślijcie ten film komuś, komu oddalibyście malinkę z tortu. Martin? Ja chciałbym serdecznie też podziękować tutaj panu reżyserowi, którego nie ma, bo cały czas reżyseruje, bo gdyby nie to, to by nie było. Brawo dla Piotra. Piotrze, pozdrawiamy. Paweł, słowo do narodu. Ja dziękuję bardzo, bardzo za to, że byliście z nami. I co, zapraszamy w każdy poniedziałek, środę, piątek. Żyjcie ze smakiem. Dzięki bardzo, że byliście. Do zobaczenia. Żyjcie ze smakiem. Paulo Coelho.